Cześć, z tej strony Freaks i czy to War Thunder po tym jak napisałem, że nie cierpię już War Thundera i że znudził mi się? Tak i tak, zgadza się. Nadal War Thunder sprawia, że mam ochotę wyskoczyć przez okno głową naprzód. Natomiast na kanale Wodza za niedługo odbędzie się event pod tytułem Bitwa o Anglię i będzie to coś ciekawego, ponieważ będzie to event, oczywiście wiecie, będzie to customowa misja. Tryb sterowania realistyczny, ale bez markerów. I to może być ciekawe. Co prawda mniej ciekawe jest to, że dostępne są BF-y E4, które będą walczyć ze Spitfire'ami Mark 1 i z Hurricane'ami. I jeżeli wiecie cokolwiek o BF-ach E4, to, że jakby to ująć. W bitwie o Anglię, albo w scenariuszach podobnych do bitwy o Anglię, BF-y E3, E1, Spitfire'y Mark 1 i Hurricane'y Mark 1 są dosyć dobrze zbalansowane. W momencie, kiedy wrzucamy BF-a E4 do tego kociołka, no to robi się z tego kocioł bałkański, mianowicie BF E4 jest niesamowicie potężną maszyną i śmiem twierdzić, że będzie w stanie maszynami brytyjskimi się podetrzeć. Ale zobaczymy. Tak czy owak, zapisałem się razem ze Spigolem na BF-a E4 i w niedzielę o godzinie 20:30 bodajże, 27 października będziemy próbowali swoich sił i naprawdę zapowiada się dość fajna zabawa, ponieważ wiecie, jeżeli nie mam markerów, tak jak w mojej opinii powinno być na realistykach powietrznych, albo te markery powinny się pojawiać naprawdę z niewielkiej odległości, a nie jak jest dzisiaj, może być to całkiem ciekawe doświadczenie. Jako praktykę wziąłem sobie BF-a E4 na bitwę realistyczną, włożyłem amunicję podstawową do karabinów i do działek, ponieważ taki jest wymóg eventu, chciałem zobaczyć jak ta amunicja działa. W amunicji podstawowej nadal jest pocisk Minengeschoss, więc absolutnie jakby nie jest ona aż tak tragiczna, jak mogłoby się wydawać. Gorzej by było, gdyby tego pocisku nie było. No to wtedy te działka mogłyby przypominać MGFF-y i to by było straszne. Na szczęście to są MGFFM-y i łupią całkiem przyzwoicie. W połączeniu z naprawdę niesamowitą zwrotnością, dobrymi klapami, BF-owym wspinaniem się i jesteśmy bardzo blisko tak naprawdę kompletnego samolotu. Oczywiście na BR-ze 3.0 jest BF F1, który jest lepszy we wszystkim oprócz tak naprawdę bezpośredniej zwrotności od BF-a E4. Natomiast BF E4 również ma swoich zwolenników, głównie ze względu na tą zwrotność właśnie. Korzystamy z dobrego wznoszenia się i wykorzystujemy przewagę energii, żeby dokręcać się tutaj do tych jaków, które muszą się bronić. Niestety no wychodzi im to dosyć średnio, no ponieważ jakby każdy samolot bez energii raczej nie zrobi zbyt dużo. Także rozłupuję tego jaka, stwierdzam, że on już zbyt daleko nie poleci i kontynuujemy naszą podróż. Okaże się, że poleci jeszcze kawałek, ale nie wyprzedzamy faktów. P-38 widzę, że on już jest w stanie lekko śmiesznym, więc po prostu postanawiam z siódemek go dobić. Niestety siódemki i amunicja podstawowa do nich nie robią tak dużo, jak chciałbym, żeby robiły, ponieważ niemieckie siódemki są dosyć dobre na taśmie uniwersalnej, jak się okazuje. Na taśmie podstawowej jest... No widzicie jak jest. No, także frag numer 3 i jak 9, którego myślałem, że rozwaliłem. No i teraz zagadka, czy będziemy w stanie go dogonić przed lotniskiem? Tak czy owak, polecam się zapisać. Miejsca obecnie chyba się już kończą, ale jeżeli ktoś tam się wysypie, to zawsze możecie, wiecie, być na doczepkę. A nawet jeżeli nie możecie wziąć udziału w tym evencie, to zapraszam na streama w niedzielę o godzinie 20:30. To będzie ten event, który będzie streamowany. No i miejmy nadzieję, że Niemcy wygrają bitwę o Anglię, ponieważ będę po ich stronie. A jeżeli ktoś jest już w tym evencie i chce się poczuć solidarnym i wziąć jakiś randomowy, znaczy randomowy, wspólny, dlaczego powiedziałem randomowy, wspólny emblemat,
No to proszę bardzo, w tym momencie macie obrazek pokazujący, jaki wspólny emblemat możemy wziąć. No i co? Lecimy gonić tego jaka. I taka, taka, taka. Nie, jeszcze nie. Taka, 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 taka. Okej. Chciałem go dobić, żeby się nie naprawił. No i co? Czołgiem i do usłyszenia.